Nie bacząc na terrorystyczne zagrożenie i chaos spowodowane masowymi strajkami we Francji, fani piłki nożnej tłumnie przybywają do Paryża i innych francuskich miast, aby kibicować swoim drużynom podczas Euro 2016. Już jutro pierwszy mecz turnieju. Na Stade de France trójkolorowi zmierzą się z Rumunami. Od kilku miesięcy we Francji trwają protesty przeciwko planowanej przez rząd premiera Wallsa reformie prawa pracy. Czy Francja jest przygotowana do tak dużego przedsięwzięcia? Wciąż strajkują m.in. kolejarze i śmieciarze. Mamy zamiar kontynuować strajki, nawet jeśli będzie to problem podczas Euro 2016. Szkoda, osobiście wolałbym zakończyć to wcześniej. Wiem, że to nie będzie miłe. Lubię piłkę nożną, ale niestety nie widzę, aby rząd starał się poprawić nasze warunki życia i warunki pracy. Nie martwi się o życie nasze i naszych rodzin. Strajkuje największa firma naszej branży w Paryżu, największa w Europie, to blokuje gospodarkę kraju. Rząd musi nas słuchać i upewnić się, że nowe prawo pracy po prostu nie przejdzie. Kolejną kwestią jest problem bezpieczeństwa. Po atakach terrorystycznych, które miały miejsce w Paryżu i Belgii w ostatnim czasie, zapewnienie bezpiecznego przebiegu mistrzostw jest podstawową troską Francuzów. Właśnie odwiedziłem strefę kibica z burmistrzem Nicei. Nie ma miejsca, które mogłoby być lepiej zabezpieczone niż ta strefa. Mamy podwójną obudowę, kontrolę dostępu, kontrolę poza murami strefy kibica. Nasi mieszkańcy i kibice mogą mieć pewność, że strefa kibica jest bezpiecznym miejscem. Zagrożenie terrorystyczne istnieje na poziomie krajowym i międzynarodowym, ale na teraz nie ma żadnego szczególnego zagrożenia na turnieju Euro. Pozytywne nastroje nie opuszczają także kibiców Euro. Jest bezpiecznie, ponieważ wszędzie jest dużo ochroniarzy. Czuję się tu bezpiecznie, ciągle podróżuję, nie mam zamiaru się bać. Myślę, że bardziej niebezpieczne jest przejście przez ulicę niż cokolwiek innego. Czujemy się tu świetnie, to czas zabawy, to wielkie miasto. Oby cały turniej na francuskich boiskach przebiegał w tak beztroskiej atmosferze. Paulina Bilińska, Telewizja Republika.